tak, że w... Na umowę o strefie wolnego handlu wcale nie trzeba czekać. Nawet bez niej polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić bardzo korzystne interesy z Ukrainą. Tak przekonywali paneliści seminarium Banku Gospodarstwa Krajowego i zachęcali, by eksportować właśnie na wschód. Powinniśmy bardzo uważać, komu te pieniądze przelewamy. W porównaniu z rynkami europejskimi, które są już ukształtowane i gdzie konkurencja się ułożyła, gdzie bardzo trudno, powiedzmy, jest znaleźć miejsce pod słońcem, to w wielu branżach rynki w krajach byłego Związku Radzieckiego dopiero raczkują. I to jest właśnie jest dobra szansa, dobra okazja, żeby właśnie wejść, powiedzmy, teraz, bo zawsze lepiej być jednym z tych pierwszych. Ale dla wielu przedsiębiorców Ukraina to wciąż rynek nieznany. Ulegają więc stereotypowi, że coś nieznane to także niebezpieczne. No jest bardzo trudno, dlatego że jest wiele barier. Przede wszystkim bariery informacyjne. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie trudności napotkamy w danym kraju. Bardzo wielu przedsiębiorców chciałoby, ale nie ma przewodnika. To jest najważniejsze, mieć przewodnika lokalnego, który otworzy furtki. I właśnie takiego przewodnika można było spotkać na seminarium BGK. Było ono doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów. Każdy mógł zadać pytanie ekspertom, poznać biznesmenów, którzy na dany rynek już weszli, i dyplomatów, którzy ułatwią kontakt z nowymi partnerami. Należy zachęcać naszych przedsiębiorców do tego, by odważniej podchodzili, ale jednocześnie korzystali z tych informacji, które są dostępne. Czy to w instytucjach rządowych, czy to w instytucjach gospodarczych, izbach gospodarczych, które gromadzą informacje na temat rynków często odległych. W czasie seminarium najczęściej pytano o rozwiązania prawne. Okazuje się bowiem, że absurdalne i zawiłe przepisy to najczęstsze problemy małych firm, które próbują podbić ukraiński rynek. Absurdalne przepisy w tej chwili to przede wszystkim przepisy związane z cłami. Jest przepis, który pozwala oszacować według uznania celnika wartość takiego towaru, który jest przewożony do danej strefy celnej. Może się zdarzyć i niestety w tej chwili na Ukrainie zdarza się to dosyć często, że wartość ta jest zawyżana. A z drugiej strony, jeżeli nasz sprzedawca, producent sprzedaje te towary taniej, aniżeli oszacował to celnik, może naruszyć przepisy o działaniu na niekorzyść spółki. Takie rzeczy warto wiedzieć, zanim rozpocznie się nową działalność na nieznanym terenie, bo to już połowa sukcesu. Jakby pan dowiedział się bardziej precyzyjnie, o co chodzi, no to ja bym...